Cześć! Szalony mecz Igi Świątek z Barborą Krejcikową na początku turnieju WTA Finals. Polka jednak zwyciężyła, wyszarpała to zwycięstwo. Jak wyglądał ten mecz dokładnie? Zapraszam na najnowszy odcinek programu tenisowego. Uff! To nie był łatwy mecz dla Igi Świątek, ale najważniejsze, że zwycięski tenis to nie łyżwiarstwo figurowe i nie ma noc za styl, to nawet nie skoki narciarskie. I przede wszystkim po tym pierwszym meczu z Barborą Krejcikową liczy się zwycięstwo. Zwycięstwo bardzo cenne, bo dające nadzieję na awans do półfinału i budujące pewność siebie u naszej tenisistki, bo po pierwszym secie można było mieć obawy, że będzie źle i że mogą być kłopoty. Na szczęście nasza zawodniczka się odbiła w trakcie tego meczu i zwyciężyła 4-6, 7-5, 6-2 w tym niedzielnym starciu z Barborą Krejcikową. Pierwszy mecz grupy pomarańczowej w Arabii Saudyjskiej, powrót Igi Świątek do gry po 2 miesiącach nieobecności na zawodowych kortach. Pierwszy raz występowała w nowej, starej roli, czyli drugiej rakiety świata, po tym jak Sabalenka niedawno ją wyprzedziła. Debiut pod wodzą trenera Wima Fiseta, który zastąpił w ostatnim czasie Tomasza Wiktorowskiego. Sporo było tych dodatkowych okoliczności. Iga także walczy o obronę tytułu po tym, jak rok temu wygrała w Cancun turniej mistrzyń. I oczywiście też pewnie ma chęć, by gonić Arynę Sabalenkę w rankingu. Krejcikowa z kolei ostatnio nie błyszczała formą. Miała też spore problemy zdrowotne. Dość późno dotarła do Riyadu, trenowała jeszcze długo w Czechach i widać było, że wyszła na ten mecz bez obciążeń mentalnych, na zasadzie co będzie, to będzie, nie jestem faworytką nie tylko tego spotkania, ale całego turnieju i to jej pomogło na początku. Obawialiśmy się właśnie takiego nastawienia Czeszki, że mogę zagrać z luźną głową, tym bardziej, że ona jednak potrafi się mobilizować na ważne starty. W tym roku zwyciężyła w Wimbledonie i z Igą też potrafi sobie radzić. Ich bilans spotkań do tego meczu to było 2-2. Ostatnie dwa pojedynki były na korzyść Czeszki. Co prawda dość dawno, ale jednak. Lepiej weszła w to spotkanie, szybko objęła prowadzenie 2-0, a Iga popełniała niestety sporo błędów. Widać było brak rytmu meczowego. Nie grała od 5 września, czyli od ćwierćfinału US Open z Jessicą Pegulą. I tak jak w sobotę właśnie podobna tenisistka, z kolei Jelena Rybakina, grała nerwowo, brakowało w jej grze ogrania i przegrała zasłużenie z Jasmine Paolini w grupie fioletowej, to mogłem i chyba większość z Was miało obawy, czy podobnie nie będzie to wyglądało u Igi Świątek i na samym starcie tego meczu z Krejcikową niestety właśnie wyszło, że brakuje pewności siebie przez właśnie brak rytmu meczowego. Czeszka z kolei nie grała może nadzwyczajnie, ale dość spokojnie. Serwowała dobrze, zmieniała rytm, jak to ona, slajsy, które sprawiały wiele trudności naszej tenisistce i w efekcie zdobywała kolejne gemy. Polka w pewnym momencie w 6 gemie pierwszego seta miała 3 szanse na przełamanie, na odrobienie strat, ale ich niestety nie wykorzystała. No i w efekcie Czeszka się jeszcze bardziej poczuła pewnie i wygrała całego seta 6-4. Dużo było nerwowości w grze Igi Świątek, co naturalne, nie działał dobrze jej forehand, to mówiąc delikatnie, sporo błędów, dość dużych nawet na odległość, ale też pamiętajmy, że warunki tego turnieju są dość wyjątkowe, korty położone 600 metrów nad poziomem morza, piłka lata dość szybko i trzeba panować nad właśnie agresją, nad tym jak mocno się uderza, bo inaczej można popełniać sporo błędów i na to się nadziała na samym początku Iga Świątek. Sporo było rwanej gry w trakcie z tego spotkania, a w drugim secie, gdy Iga chwilę wcześniej zeszła na przerwę toaletową, wyglądało to jeszcze gorzej, bo niestety błędy, kolejne błędy i Krejcikowa z 2 przełamaniami 3-0. Wydawało się, że to już jest pozamiatane. 4-6, 0-3 z perspektywy naszej tenisistki i wtedy mam wrażenie, że poczuła, że już nie ma nic do stracenia, że ta ręka stała się paradoksalnie luźniejsza, nie na zasadzie, że zaraz mi mecz ucieknie, tylko co będzie, to będzie i w tamtej chwili nagle Iga Świątek wygrała 4 gemy z rzędu, poczuła się swobodniej na korcie, nagle forehand zaczął dużo lepiej funkcjonować, a Krejcikowa, która wcześniej wyglądała na bardzo spokojną tenisistkę,
pojawiły się nerwy u niej. 4 podwójne błędy serwisowe w 2 ostatnich jej gemach i w efekcie 7-5 dla naszej tenisistki, która zaczęła grać spokojniej, wyrwała tą drugą partię, w której naprawdę przez długi czas jej nie szło. Tuż przed startem trzeciego seta Czeszka zeszła na przerwę, próbowała powtórzyć manewr naszej tenisistki, ale to jej nie pomogło. Szybko Iga odskoczyła na 2-0, wyraźnie zaczęła się rozkręcać, pewność siebie łapała, decydowała się na pewne zagrania, których wcześniej nie stosowała w trakcie tego meczu, jak chociażby agresywne returny. Rywalka popełniała kolejne błędy, jakby panie zamieniły się rolami. W pierwszej części całego spotkania, a w drugiej zupełnie inaczej wyglądały. Iga też serwowała coraz lepiej, tak od połowy drugiego seta. Naliczyłem jej aż 10 asów i też grała dobrze w obronie. Mijała rywalkę, która no nie zawsze wcale dobrze wybierała moment, gdy powinna pójść do siatki, co zaskakuje, bo przecież Krejcikowa to świetna debliska, a kilka razy nadziała się na minięcia ze strony naszej tenisistki. Szły kolejne gemy na korzyść wiceliderki rankingu 3-0, 4-0 i w końcówce jeszcze Czeszka próbowała rzucić się do odrabiania strat, wygrała 2 gemy, ale na więcej jej stać nie było. Wielkie brawa dla Igi, bo to nie sztuka wygrać takie spotkanie, gdy idzie wszystko, tylko właśnie w momencie, gdy się przegrywa, jest się pod ścianą, odrobiła straty i zwyciężyła w bardzo ważnym meczu 2-1. Przypomniał się od razu pojedynek między Polką a Czeszką z Rzymu 2021, gdy wtedy też było 1-0 dla Krejcikowej. W drugim secie Iga odrobiła straty i wygrała tamten bardzo ważny pojedynek, zwyciężając także w całym turnieju. Jak będzie tutaj, jeszcze za wcześnie, żeby przewidywać, ale to jest mecz, który na pewno pozwoli jej uwierzyć i taki mecz, którego potrzebowała mi się, wydaje mi się, tym bardziej na początek współpracy z Wimem Fisetem i na powrót do gry po 2 miesiącach bez startów. Mówiłem tuż po losowaniu, że Krejcikowa to lepsza rywalka niż Qin Wenzhen dla naszej tenisistki i mam nadal wrażenie, że z Chinką mogłoby być dzisiaj trudniej, bo Iga walczyła nie tylko z Czeszką, ale przede wszystkim z własną słabością tego dnia, ale no właśnie, ostatecznie wygrała i pozbierała się. W drugim dzisiejszym meczu za chwilę Coco Gauff zmierzy się z Jessicą Pegulą, czyli dwie Amerykanki powalczą o pierwsze turniejowe zwycięstwo w tegorocznym WTA Finals. WTA Finals, które to rozczarowało w niedzielę, bo niestety bardzo mało kibiców na trybunach. Niedziela to dzień roboczy w Arabii Saudyjskiej, więc można w ten sposób jakoś to tłumaczyć, ale jednak ranga imprezy powinna sugerować, że tych fanów na trybunach powinno być znacznie, ale to znacznie więcej. Kilka słów także na temat wczorajszych pojedynków w singlu w WTA Finals. W grupie fioletowej w pierwszym spotkaniu Aryna Sabalenka pokonała Chinkę Qin Wenzhen 6-3, 6-4 i trzeba powiedzieć, że to był bardzo dobry występ ze strony Białorusinki, bardzo pewne zwycięstwo, chociaż okoliczności mogły być dla niej trudne. Po pierwsze, pierwszy mecz grupowy, rozpędzona rywalka, bo Chinka dobrze gra w ostatnim czasie, wygrała turniej w Tokio, była w finale w Wuhan, gdzie przegrała z Sabalenką, ale po wyrównanym dość meczu presja, z jaką musi się zmagać także Sabalenka, jest nową, starą numer jeden. Wszyscy wskazują, że jest główną faworytką do wygrania tego turnieju w Riyadzie i nie bez powodu, z uwagi na formę i wyniki ostatnie. To wszystko na pewno może ciążyć na Białorusince, ale poradziła sobie i naprawdę po dobrym spotkaniu nie miała żadnych tak naprawdę kryzysów w tym meczu. Pokonała Qin Wenzhen 2-0 i odniosła cenne zwycięstwo, które na pewno jeszcze wzmocni Białorusinkę. Rywalka starała się, Chinka dobrze serwowała przez większość spotkania, ale tak naprawdę w tych kluczowych momentach jednak drżała ręka, emocje wzięły górę, bo szły łeb w łeb, a potem nagle w pewnym momencie Chinka traciła serwis, chociaż wcześniej dobrze podawała i w efekcie Sabalenka, która bardzo naciskała na przeciwniczkę, na returnie robiła wszystko, co mogła, żeby właśnie zmusić rywalkę do jak najlepszego serwowania, do trafiania jedynką, a gdy się nie udawało, to już były nerwy i z tego powodu dwukrotnie w pierwszym secie raz i w drugim Qin Wenzhen traciła serwis i przegrała ostatecznie to spotkanie. Sabalenka gra płasko, bardzo agresywnie, do czego nas przyzwyczaiła od lat, ale także
w stylu, jaki prezentuje od kilku miesięcy, czyli również w sposób urozmaicony, gdy na przykład jest w stanie odepchnąć rywalkę za linię końcową, to potem posyła zaskakujący skrót, taki dosyć agresywny i w ten sposób kończy akcję. Tak samo było w tym sobotnim spotkaniu. Zdobywała cenne punkty nie tylko siłą, nie tylko agresją, ale także technicznymi zagraniami. Udowodniła tym występem, że zasłużenie należy ją rozpatrywać w kategorii największej faworytki do wygrania tego turnieju. Oczywiście to jest tylko jeden mecz, ale jednak no, Arena potwierdziła, że forma jej nie zniknęła i że nadal bardzo dobrze i pewnie się czuje. Qin Wenzhen z kolei ma problem, bo tu już nawet nie chodzi o mecz z Sabalenką, ten konkretny z Riyadu, ale jak sprawdziłem, w starciach ze Świątek, Sabalenką, Rybakiną i Coco Gauff Chinka wygrała tylko raz na 15 pojedynków i to był mecz tak z naszą tenisistką podczas Igrzysk Olimpijskich tegorocznych w Paryżu. Ten półfinał wyjątkowy z uwagi przede wszystkim na presję, jaka leżała po stronie Igi Świątek. W drugim sobotnim singlowym spotkaniu w Riyadzie Jasmine Paolini pokonała Jelenę Rybakinę 7-6-6-4. Średni mecz, średni poziom, biorąc pod uwagę rangę turnieju, prestiż, turniej mistrzyń, rwany, sporo błędów, głównie ze strony Rybakiny, chociaż Włoszka też nie zachwyciła jakoś w sposób imponujący, ale u Rybakiny widać było wyraźnie brak rytmu meczowego, ostatni pojedynek rozegrany w US Open, więc to nie może dziwić. Dużo złych decyzji taktycznych, atakowała w sposób nieprzemyślany, chodziła do siatki i Włoszka ją nieraz mijała. Myślę, że Jelenę głównie ratował serwis, który oczywiście był na dosyć wysokim poziomie, ale i tak ostatecznie nie pomógł jej wygrać nawet jednego seta. Dużo będzie miał do roboty Goran Iwanisewicz, czyli nowy trener Jeleny Rybakiny, także przy returnie, także przy siatce. Ciekaw jestem, czy tenisistka reprezentująca Kazachstan na pewno rozegra jeszcze dwa mecze w singlu w WTA Finals tegorocznym, bo jeśli by przegrała drugi mecz w poniedziałek, to kto wie, ona potrafiła zaskakiwać, wycofywać się z imprez. Nie byłbym bardzo zdziwiony, gdyby na przykład w ostatnim meczu przy drugiej porażce na przykład Daria Kasatkina, czyli rezerwowa tenisistka w tej imprezie, ostatecznie wystąpiła w tej grupie. Nie można takiego wariantu ostatecznie, wydaje mi się, skreślać na ten moment, ale może jeszcze Rybakina się odbuduje. W drugim meczu grupowym zagra w poniedziałek z Qin Wenzhen, no i już będzie na pewno pod ścianą, bo która z nich wygra, to jeszcze pozostanie w grze prawdopodobnie. A ta, która przegra, no to wszystko wskazuje na to, że pożegna się już z turniejem. Dla Paolini wielkie brawa, bo to jest wygrana w debiucie w singlu w turnieju WTA Finals i dzięki temu ma szansę wyjść z grupy, coraz większe wydaje się. W poniedziałkowym spotkaniu zmierzy się z Aryną Sabalenką i tutaj będzie musiała zagrać dużo lepiej niż z Rybakiną, żeby powalczyć z Białorusinką. Nie chcę jej skreślać, bo Paolini potrafi zaskakiwać. Ten rok jest wyjątkowy w jej karierze, więc kto wie, chociaż wydawało mi się, że już może mieć dość tego sezonu i że w tym turnieju w Riyadzie zobaczymy jej gorszą wersję, ale kto wie, może postawi się Sabalence, na pewno będzie występowała w roli tej, która nic nie musi, bo to jednak presja nadal jest i to zdecydowana po stronie Białorusinki. Znamy także skład finału męskiego w Paryżu w turnieju rangi ATP 1000. Reprezentant gospodarzy Hugo Humbert niespodziewanie znalazł się w finale, zmierzy się z Aleksandrem Zwieriewem, który w półfinale pokonał Holgera Rune. Humbert pokonał z kolei Karena Khachanova, Rosjanin wykończony ostatnimi występami, także w innych turniejach już tutaj fizycznie nie dał rady, w końcówce łapały go skurcze. Francuz bardzo dobrze grał w ostatnich dniach, bo nie tylko teraz pokonał Khachanova, ale także między innymi Carlosa Alcaraza. Jestem ciekaw, czy będzie w stanie postawić się także Niemcowi, który od najbliższego notowania rankingu ATP wskoczy na drugie miejsce w zestawieniu męskiego tenisa, tylko za Jannikiem Sinnerem. I na koniec, piszcie koniecznie w komentarzach, jak patrzycie na występ Igi Świątek w meczu z Barborą Krejcikową, co sądzicie o pierwszym spotkaniu Aryny Sabalenki w Riyadzie i jakie macie przewidywania co do kolejnych spotkań w turnieju WTA Finals. Trzymajcie się mocno, pozdrawiam.